Dobra, elo. Mam swoją parafię. Idziemy o 19 na mszę. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Może się uda, no. Tajemnica wiary. Odgrywają zajebiście. Dobra, jestem. Chrystus umarł. Jak to nie możesz pić? Czemu nie możesz pić? Bo do kościoła idę przecież zara. Dlaczego nie mogę rozciągnąć tego? Dostawczakiem tu przyjechał, no. Ty, za 100 robuxów można ministrantem zostać. Tak? Nie no, nie już można kupić. Idziemy tam? Idziemy tam, no. Chodźcie. Chyba zara też będę musiał kończyć, nie? Bo o 19 przychodzi do mnie ksiądz. Taki prawdziwy ksiądz. Ej, co prawdziwy? O, Lucyfer nawet przyszedł na różaniec. Naprawdę? Smerfastycznie. No dobra, 3 minuty. Aby zostać ministrantem, starczy kupić Game Passa. Siadaj wszyscy albo pan od biskupa. Jak spalił od razu Luki. Usiąść. A więc zaczynając. Dodałem ich. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak? Amen. Amen. Proszę usiąść. Na Maryję, ja się tak? Dobra, patrz na Maryi. No, jesteś. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga czaj. Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny. Świętych obcowanie. Grzechów odpuszczenie. Ciało zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen. Amen. Zbanuj się go! Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Tutaj. Chwila. To chwila. Mam nick tego księdza. Sprawdzą go. Ogląda Jacoba i Mr. Zinolda, ten ksiądz nasz. Mati, no. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Proszę wszystkich o ubranie się normalnie. To jest ubranie nienormalnie. Zielony młyn, jabczak, ribasia. Z lewej strony. Jabczak. Ty się ubrał w dresie, już przyszedł. Wyjebajcie. Ale masz laseczkę obok siebie. Ja mu się dosiadłem. Weź zagadaj. No dobra. Ty, no chyba się wkurwili. Artur, o co? Artur, odłóż łóżko? Dobra, szarża na 3! Nie, 10, teraz 10, teraz idę do śmierci naszej. Amen. 4! Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz idę do śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, opatek, w kolejkę! Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Robicie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Jezus, owoc żywota Twojego, Jezus. Zacznij prośbę, nie racz mi gadać w potrzebach naszych, ale od przyrodzi złych przygód. Racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza. Hej, ja nam przybędę czytał za Twoje zeczytanie. Tak? Czytał? Mogę jeszcze pomodlić. Nie, no kurwa, co on pisze? Do rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary. Ale być papieżem trzeba zapłacić 400 robiców. Których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona. Ezron ojcem Aramana. Arama. Ojcem Arama? Aminadaba. Aminadab ojcem Nassona. Nasson ojcem Salomona. Salomon ojcem Boza. A matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda. A matką była Rut Obed. A nie, tak. Matką była Rut Obed. Jozjasz ojcem Jechniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatesa. Dobra, nie czytam. Żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Znowu mnie ktoś wywalił. A więc tak. Kurwa, co? Jak oni to piszą, no? Boże, przypadkowo wyszedłem. Dobra, myślę, że tak naprawdę to jest. Zapraszam za pół godziny na mszę. Co to ma być, no? Dziękuję wszystkim. Poczekaj. Dziękuję wszystkim, co przybyli. Mam nadzieję, że odnowiliście sobie razem ze mną różaniec i po prostu zapraszam za pół godziny na mszę. Kogo jeszcze nie ma? 25, jest msza. Nie, kurwa, nie ma, Ruro. No.
No jestem, wbijasz, szybko. Ej, bo nie ma już miejsca. Jak to już nie ma miejsca, no? No kurwa, to ja ministrantem jestem! Ale nie, przecież on siedzi, że ma bana. Kurwa, co do buksów zapłaciłem! Jak ktoś się wiercił i stał na korytarzu, i miał miejsca, to nie dziwię się, że dostał bana. Jakiś japczan chce, żebyście go odbuntowali, ale japczan. Prawdziwy japczan, mutuj, no. Ale nie znają japczana, no. Ma 13 lat. Pisze, że dołączy się. Interesuje się kościołem i pewnie no bo jest... Japczan chce, żebyście go odmutowali, bo ma ważną sprawę. O, tak, tak. Tak, tak, tak. Zaraz zaczniemy już. Pierwszy to był akt pokuty, nie? Tak. Chyba dobrze. No, dobra. Trudno. Jesteśmy. Jest bombuś, co się dzieje, że niby na Instagramie mam gigantyczny spam, żeby odmutować Japczana. O, gówno tak. Szmato jebana! Ja, nie, co ty mówisz? Nie, to nie, nikt go nie znał, ale każdy chciał. Mam mnie odmutować i ona tego nie rozumie. Ona będzie pytać, jak to mam spam na Instagramie, ale jestem kurwą. Co ty mówisz, no? O Boże, święty! Spokojnie, upokój się! Delikatnie już. Ale to ja jestem kurwą oczywiście, to o mnie chodzi, o Japczana, nie? No mam prawo tak sądzić o sobie, że nie było. Boże, stresuję się. No kurwa od... Zawsze sam do siebie gada na schizofrenię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No czemu on się modli? Może chciałem amen mówić. Zaczęło się chwilę. Amen. Idziemy na... Dzień? Polepszymy ten widok? Da, dawaj. Pan z wami. Dawaj, daj rura, szybko. Tak jak wolne miejsca. Tu. Nie, tu nie ma miejsca. Dobra, jest. Nie no. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami. Yo, what the fuck? Ja już zaczęli skakać. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć śmierć. Mama, ja do pokoju chyba. O, oh, sorry. Co stało? Nie no, kurwa. Jest nam szans. Moja wina. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Przetobłoją Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Waszego. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby wstawić się za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Majcia! Kurwa, to Majcia? A? Japczan mi pisze, jestem ministrantem i chcę czytanie, powiedz to. O, no i Boże, czemu każdy do mnie pisze? O, udało się? Nie potrzebuję tyle znajomych. A pierdolę. Czemu oni to czytałem sobie podczas przyjale? Boże, nie pamiętam, kiedy czytanie się czyta. Nie no, pięcie go, biskup niech się wjebie na ten, no. Odmutujcie tego Japczana, bo on ma czytanie teraz podobno. Niech Luki podejdzie jako ty, jak cię nie ma na serwerze, Japczan. No ale on nie ma ministranta nawet. No kurwo jebana, mam! No dobra, nieważne, to ja przeczytam, czytam. Kurwa no! On mówi, że ma ministranta, ja nie wiem, ja już przeczytam, no, niech on mutują na chwilę, to coś mi tłumaczy, no. Ale skam ten kościół. Weźcie go, odciście, bo ja już nie mam siły. Się zdecyduje, no. Zaczyna się, ale tu będzie znam psychę wjazdy, jasny chuj. Dobra, się tam, czy nie? Odmutujemy pana Jopczana. Szczęść Boże! Dzień dobry, chciałbym przeczytać czytanie. Ty sra! Co? Dobra, Luki, pierdalaj się jako Jopczan. Nie, to jest fake, nie wiem. Dobra! Dobra, kurwa, 10 minut piszę, no ileż można. Dobra, nieważne, jesteśmy w kościele, trzeba zachować powagę. Dobra, ja czytam. Co? Gdybym mówił językami ludzi, hymno miłości, Nowy Testament, pierwszy list do Koryntian. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę cały majątek mój, a ciało wystawił na spalenie. Czekajcie, już zapalniczki szukam. Lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest. Miłość jest łaskawa.
Miłość nie szuka poklasku. Miłość lubi tajemnice. Miłość lubi ciemne zaułki, na przykład za Chrystię. Miłość lubi wszystkich. I chłopców, i dziewczyny. Tak w Biblii jest napisane? Amen. Mateusz, kontynuuj mszę. Przepraszamy, nie wiedzieliśmy. No dobrze, 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 dobrze. Nie musisz już teraz pracować. Już zrobiłeś swoją robotę. Kontynuuj. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Chwalamy Cię. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Amen. 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 A ty do nowicy chyba. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroku. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Oto słowo Pańskie. To jest skład w tym kościele jest. Sądzić żywych i umarłych. Może ja kazanie Chrystusa Pana naszego, amen. To pierwszy raz w kościele od 3 lat chyba. I jako biskup z Watykanu chciałem powiedzieć, że Jabłczan poprowadzi dzisiaj ten kazanie, ma zrobić w tej parafii. Oj. Podobno. Ma zrobić. Przygotuj się. Dawaj jakieś kazanie. Pan Jezus uczył wiele w przypowieściach i słuchały go tłumy. Zdumiewali się ludzie, nie mówili, że to bajki. Czuli wszyscy, że w takiej prostej formie mistrz Nazaretu ujmował boskie sprawy w bardzo ludzki sposób. Dziś posłuchajcie i wy, i Adziu, i Marku, rodzice, rodzino, księża i przyjaciele, posłuchajcie i wy przypowieści o małżeństwie organisty. Otóż sprawy mają się tak. W ostatnią sobotę, czerwca 4 tysiąclecia, spotkały się ze sobą w maniowskim kościele klucz, pięciolina i nuty. Pierwszy zabrał głos klucz. Czy wiolinowy, czy basowy, nieważne. Ważne, że mówi tak. To ja stoję na początku każdej linii. Każda nowa strona zaczyna się ode mnie. To ja trzymam w garści całą pięciolinię. Beze mnie ani zagrać, ani zapisywać muzyki nie można. Taki żart o Polaku, Rusku. Były czasy, to prawda, że i beze mnie odbywali się ludzie, ale największe dzieła ludzkiego ducha muzyki są zapisane tam, gdzie jestem ja. Klucz, początek muzyki. To prawda, że nie masz muzyki bez klucza, że się pokubić można bez pięciolinii, ale to my jesteśmy treścią. Tak, Jadziu. Tak, Marku, za 15 minut będziecie małżeństwem. O kurwa, przepraszam. Tak, Jadziu, tak, Marku, za 15 minut będziecie małżeństwem. Jak dobrze pójdzie i zaczniecie pisać dzieło niepowtarzalne, jedyny utwór na 4 ręce. Pogubiłem się w tej historii. Na razie, da Bóg, że później i na więcej. Dzieło, które może być genialne, ale pamiętajcie, że kluczem musi być Chrystus. Od Eucharystii, czyli od Niego zaczynacie wasze małżeństwo. Ewangelię wybraliście sami. Troska o wiarę, konieczna, bo tu chodzi o niebo. Troska o siebie, to znaczy Marek o Marka, Jadzia o Jadzie, ale Marek o Jadzie i Jadzia o Marka. Troska o innych, bo Chrystus kazał, byśmy jedni drugich brzemiona nosili. Na końcu troska o odpoczynek, bo bez niej może sił braknąć, a kto wie, jak długa droga przed wami. Na tych pięciu sprawach, o których czasami... Słucham? Kadzidło, proszę podać. Kadzidło, proszę podać. A jeszcze nie skończyłem, proszę poczekać, panie biskupie. No tak, ale to przygotowania są, przygotowania. Dobrze, dobrze. Jabłczan się... Kurwa, no dajcie... Przepraszam za kolegę. Słuchajcie tego boskiego ducha. Kadzidło długo się pali, znaczy długo się odpala, więc 10 minut przed zakończeniem to bardzo proszę, żeby pan Mirus odpalił. Dziękuję bardzo, przepraszam, co? Dobrze.
A więc tak, wiecie o co chodzi w tej przypowieści o Jadziu i o Marku? A nie wiem. No to już wam mówię, moi drodzy. W tej przypowieści chodzi o to, że muzyka jest drogiem do Chrystusa. A im lepsza jest muzyka, tym droga do Jezusa jest prostsza. Dlatego wszyscy, jak jeden mąż, zaraz po mszy, po kazaniu, po podzieleniu się Jezuskiem, Chrystuskiem, pójdziecie do domu, włączycie YouTube'a i odpalicie mój najnowszy singiel Boski Szygolo z pokusem, pokusem! Ej, chcesz spowiadać Japczan o 21? Amen. Lub trochę Amen. Później? Tak, będę spowiadał po mszy, tak. Super. Opłatek teraz? Tak, proszę do opłatka się ustawiać tutaj. Oto wielka tajemnica wiary. Chrystus tajemnica. Umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Co ty robi? Cichy po bokach. Mao Zedong? Mao Zedong, no. Ja Chrystusa, coś się mówi przy tym? Jakbym mógł to prosić jeszcze? Amen. O, dobra. Amen, ja chyba dostałem. Dobra, jakby ktoś chciał, to ja będę przysłalać z tobą. Ciało Chrystusa. Chrystusa. Teraz się powinno modlić, jak mam, jak to żuję? Jakbyś tak chciał, modlić. To do mnie też można podchodzić. Ojcze nasz, któryś tak... jest z niebie, święci imię. Pogadaj z Jezusem. Tyś królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chyba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie odpuść nam nasze winy, my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie puść nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Amen. Kurwa, ale biedna ta parafia, nie mają ani mus żadnej. No, organisty nie ma jak coś. A. No właśnie. Ogłoszenia parafialne jeszcze. Ogłoszenia parafialne. Nie teraz jeszcze. Pan z wami. Duchem twoim. Kurwa. Mateusz nie widzi do ksiądza, bo przypomnij się na Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobra, kiedy kolejna msza? Msza kolejna w sobotę. Znaczy on mi odpowiada. Zaraz ogłoszę? No nie podsłuchuj po pierwsze. No, ogłoszenia róbcie normalnie. No. Jeżeli chodzi o sprawy bieżące naszej parafii, to ksiądz Japczan wydał dzisiaj nowy singiel pod tytułem Boski Żigolo. Zachęcamy do sprawdzenia tego singla. Zapraszamy. Nie, ty nie idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie. Nikt nikogo nie wyzywał. Nie. Dobra, Mateusz, już nie, z rajżarem. No dobra, to teraz jeszcze z dwie osoby bym wyspowiadał, także można tu odmutować jakiegoś. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mogę się wyspowiadać? Ten jest formułką, nie formułką leci, no. Oczywiście, synu. Jest formułką, ale jest formułką. Właśnie, co to znaczy, mogę się bardzo wyspowiadać. Wielki grzech. Wczoraj masturbowałem się. No ale poczekaj, no tutaj powiedz, kiedy byłeś u ostatniej spowiedzi. No tak. Dobra, ja wiem, co nadchodzi, kurwa. Pierwsze podstawówki. Cicho, nazwałem 5 lat temu. Przepraszam za moje następujące grzechy. Masturbowałem się do zdjęć mojej siostry. 4 zdrowaśki i więzienie. Dobra, nie, kogoś normalnego. Albo wczuta, albo wypierdalać. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No kurwa. Kiedy byłaś dziecko u ostatniej spowiedzi? Nie wiem, no w styczniu. W styczniu. Postaraj się. Nie wytrzymam. Dobrze. No i czemu znowu przychodzisz? Co takiego nabroiłaś? Nie wiem. Grałam za dużo w Robloxa. Ale słuchaj dziecko, kto ci takich głupot naopowiadał, że granie za dużo w Robloxa to jest grzech? Rodzice ci tak mówią? No tak, przy księdza. Trudno. Nie słuchaj ich. Granie w Robloxa jest normalną rzeczą. Każde dziecko ma prawo do wolnego czasu. A jakie oceny masz? Dobre, tak, będzie pasek. Czerwony czy taki na tyłku? No taki czerwony na świadectwie. No to dlaczego ty uważasz, że granie w Robloxa to jest grzech, jak ty masz czerwony pasek? Słuchaj, to ty normalnie wszystkie swoje obowiązki, a rodzicom w domu pomagasz? Oczywiście. I co robisz? Co ona się spowiada? No sprzątam, jak mama jest na przykład w sklepie i przychodzi, to ma niespodziankę w domu, posprzątany. To ty dziecko nawet nie ma się z czego spowiadać. No jakieś inne grzechy, no to tutaj ja nie widzę żadnych grzechów u ciebie. Chyba, że jakieś są. Może jeszcze coś? No co, nie wiem. No właśnie też. Zastanów się. Bo tak, bo to spowiedź. To jest ważne, bo pamiętaj, że z Bogiem trzeba być szczerym. Oczywiście, że tak. To jest przykładne dziecko, dla nich grzeszy przecież.
co, przychodzi coś do głowy? Kłamałam. A w jaki sposób kłamałaś? No w taki, że kiedyś, jak była mała, a kiedyś w sumie też tak było, że jak byłam mała, to na mszy się zadarłam niechcący. Wydarłaś się, krzyknęłaś? No tak, tak. Jest grzech. No, no i takie troszkę dziwne to było, no. No dobrze, ale co to ma wspólnego z kłamstwem? A, no to kłamałam, no to kłamałam też. Okłamałam kiedyś moją mamę. Czym ją okłamałaś? No miałam posprzątać pokój, ale nie posprzątałam. I mówiłam, że posprzątałam. I co mama na to? No, no nic, no karę miałam. No słuchaj, nie można okłamywać swoich rodziców. To jest, wiesz, dopóki rodzice cię wychowują i utrzymują, musisz im okazać szacunek, pomagać w domu. Musisz też, wiesz, respektować ich zdanie. Musisz ich ogólnie szanować i wiesz, takie kłamstwo z twojej strony było nie na miejscu. Dokładnie. Zrozumiałam to. A przeprosiłaś mamę? Oczywiście. Zrobiłam jej herbatę nawet. Okej. Okay. Zdrowaśka. Zdrowaśka dalej. Dobrze, słuchaj. Chcesz odpalić? Paulix, w pokucie porozmawiasz z panem Jezusem. Nie, no nie chcę, porobić tę spowiedź chwilę. I odmówisz trzy zdrowaś Mario. Nie, ja psan. Zdrowaśka. Jakaś ten zdrowaśkę polski zigolo do przesłuchania. Jeszcze słuchaj. Jako dodatkową pokutę wejdziesz na YouTube i obejrzysz trzy vlogi Jabczana stare i poczekasz na nowy, dobrze? Dobrze. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Oj, wyspowiadane. Ej Boże. Cześć Boże. Krzyż księdza, bo ja zgrzeszyłem. No dobrze, a kiedy byłeś u ostatniej spowiedzi? Zbyt poważny głos. Czy odmówiłeś pokutę? No to było 3 lata po czarnokrzyżnikach jakoś. Ale pokutę wypełniłem. Dobrze. I chcę teraz zmienić swoje grzechy. Dobrze. Słucham. Opróżniłem mocz do torebki mojej konkubiny. Niestety poniosła to karę. Karę grzywny. No i dzięki temu teraz siedzimy w ziemi. Słuchaj, ale czy Jezus powiedział, że nie można, wiesz, dla konkubiny pranków robić? Jezus tak nie powiedział. No Jezus powiedział, ale czy zezwolił jednak? Prawo Boże tego chyba wymaga, nie wiem. A kim my jesteśmy na tym ludzkim padole, by decydować o tym, co Jezus pozwolił, a czego nie pozwolił? To, co jest spisane, to jest prawem, a to, co sobie wymyślają, to jest jedynie wymysłem. Pamiętaj, synu. Słuchaj. Po pierwsze, 3 razy repeat na Spotify. Jabczan, boski żygolo z hokusem pokusem. Po drugie, na grochu klęczyć 15 minut i mówić zdrowaś Mario. I to wszystko. Ale groch to jakiś z Kaukazu ma być, czy? Ze sklepu może być groch. Ze sklepu, tak. Tak. Z Panem Bogiem. A to są... Siałem chuj. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. O kurwa. Maciuś, Maciuś. Z synem. Maciuś, z Messi tak. Na awatarze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chcę się wyspowiadać. Dobrze. Tylko nie wiem dokąd, jak to się robi. A kiedy byłeś u ostatniej spowiedzi? 20 lat temu. 20 lat temu. To wygląda na podejrzane coś po twoim głosie. Ale ja jestem stary. Dobrze. Pana Boga wyzywałam. Co ty mówisz? Jak wyzywałeś Pana Boga? No. Ale w jaki sposób? Wyzywałem go znowu. Co ty? Co kurwa, co on powiedział? Maciuś! Dobra, sorry, do piekła sorry za pójdziesz. Okay. Cześć Boże. Cześć Boże. Niech będzie chwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ona nie powie nic swojego, nie? To jest Ducha Świętego, amen. Jestem kimś tam, coś tam. Obraziłam Pana Boga następującymi grzechami. Kiedy byłaś u spowiedzi ostatnio? Nie byłam. Okej, dobra, to mów. Zgwałciłam masowo kaczki. Kurde, sprawę. Więcej grzechów nie pamiętam i tak za wszystkie serdecznie żałuję. I postanawiam poprawę.
To musisz do zoo pójść teraz i wpłacić 50 zł na zoo i karmić biedne zwierzątko. Dwa vlogi Jabczana. Dwa vlogi. Jestem w więzieniu teraz. Dobrze, dwa vlogi Jabczana i jedna piosenka na Spotify tylko, bo tam większy zarobek. Dziękuję. Bogiem. Co tam? No bo jakby każdy chce do ciebie iść, nie? Rozumiem, że to no, fajnie dla ciebie, nie? Ale telefonów. Zamiast ale spowiedź, chodzi zamiast nam o to, że zamiast spowiedzi normalnej, tak jak powinna być, to nie mamy w ogóle żadnej spowiedzi. To jest cały skład teraz, 10 księży jest na jednym kanale. A ja bym się też chciał wyspowiadać jako ksiądz, mogę? Dobrze, Mateusz, dawaj, Mateusz. No, Mateusz ostatni. Ja obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. A czy ja byłeś, Mateuszu, u spowiedzi? Kiedy? Ostatnio? Kiedy byłeś ostatnio, Mateuszu, u spowiedzi? Tydzień temu. A odprawiłeś pokutę? Tak. Dobrze. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. No i ja nie przestrzegałem przepisów ruchu drogowego jako rowerzysta. A, dobra. Przez własne lenistwo chodzę późno spać. No i rano nie chcę wstać mi się do seminarium. Odpierdala, ksiądz Mateusz. Nie płakał, bo mu nie dałem na ulicy pieniędzy. Dlaczego nie dałeś komuś pieniędzy? Bo nie miałem przy sobie i on się rozpłakał. Ale ta osoba była potrzebująca? Nie. A jaka była? Taka zwykła. Dlaczego chciała ci pieniądze? Bo nie miała na autobus. To nie jest grzech. Autobusem można jeździć na gapę. A dlaczego chodzisz późno spać? Jakieś uzależnienia masz? Od komputera może? Nie, ja po prostu choruję na bezsenność i astmę. I codziennie wieczorem mam ataki astmy i się duszę przez 4 godziny i chodzę spać rano właśnie. No to jaki to jest grzech, że ty nie możesz zasnąć? To nie jest, to jest Pan Bóg cię na próbę wystawia. Rozumiem. Czy tą próbę, mój drogi, przejdziesz, to tylko od ciebie zależy. A dlaczego nie przestrzegasz przepisów ruchu drogowego? No bo nie pamiętam. Jak mam przestrzegać, to nie pamiętam, no to też nie grzech. To na pewno może warto by się było jakoś z nich podszkolić. Może weźmiesz nie, książkę od przepisów. Muszę się zgłosić do Pana od techniki. Słucham? Muszę się zgłosić do Pana od techniki. No tak, ale może weźmiesz książkę od przepisów i ją poczytasz, co? W ramach pokuty. Dobrze, ale jeszcze grzechy wymieniam. Dobrze. Moje zachowanie w seminarium nie jest technika nie dobre, jest w czwartej klasie podstawówki? Nie mówię dzień dobry. Dlaczego? I szczęść Boże. Jakoś wcześniej jest technika, no. Robię nauczycielom złośliwe uwagi. Na przykład, proszę jakiś przykład podać złośliwej uwagi. Powiedziałem do nauczyciela, że jest starą rurą. A wiecie, że ostatnio, tak to jest poza komunią i wszystkim, ostatnia nauczycielka mnie obraziła, że mam czuprynę. To jej powiedziałem, że sama ma czuprynę. Pierdale. Że jest starą rurą. Mati z rynkiem. To nieważne. No dobrze, to tak mów dalej grzechy. Pamiętam, że ludzie wokół mnie też mają prawo do odpoczynku i spokoju, a ja niepotrzebnie hałasuję. O, ja słucham głośnej muzyki. Ale że jakiej muzyki? Bo na przykład jeżeli to jest, nie wiem, grzechy. Jabczan jestem, boski żigolo, to jest jak najbardziej, no to nie, Jabczan, to Jezus przyzwalał. Tak, o takich słucham piosenek. Jezus przyzwalał słuchać katolickiej piosenki, katolickiej muzyki, nawet głośno i nawet w czasie godziny nocnej, więc to nie jest żaden grzech. Chwila. Jak to się nazywa, bo zapomniałem tytułu już. Bo słuchałem to wczoraj, ale zapomniałem. Dobrze, to jeszcze jakie masz grzechy? Zniszczyłem cudzą własność. Makar, odzwonię do ciebie za 5 minut, bo spowiadam księdza Mateusza i już kończę, to jest moja ostatnia spowiedź, dobrze? Ja zniszczyłem komuś coś. Co komuś zniszczyłeś? Ukradłem Lamborghini Aventador. Dobra, ty się w GTA gnojku nagrałeś za dużo. Nie grałem nigdy w GTA, taki fun fact. No to jakąś inną mapkę w Robloxie odpaliłeś niż trzeba było i komuś GTA ukradłeś Lamborghini Aventador. Dobrze. Dobra, w ramach pokuty wstawisz na story piosenkę Jabczan Boski Gigolo. Po drugie, dwa razy przesłuchasz ją na Spotify'u, obejrzysz starego vloga i tego przyszłotygodniowego, którego dodam też. No i jeszcze musisz coś śmiesznego zrobić, powiedzieć jakąś anegdotkę ze szkoły, z życia. Tak, i odpraw msztę w intencji świętego Patryka Czopura. To jak będzie z tą śmieszną historią albo anegdotką? Nie mam żadnych śmiesznych przygód. Ale ta historia poza spowiedzią, to ma być taki IRL opowiedziane? Tak, może być, Mateuszu. Dobrze.
Teraz Mateusz jest księdzem, Jerem? To może być. Nie pamiętam żadnej sytuacji. O, pamiętam. W siódmej klasie, rok temu, jak byłem, to no w szkole kabiny w kiblu są takie, że na górze mają trochę takiego jakby takiej przerwy, pół metra może jest przerwy na górze i tak dalej, i tak dalej. No i my z kolegami chodziliśmy do kabiny, zamykaliśmy od środka i wychodziliśmy górą po drugą stronę i sprzątaczki wchodziły. I ja to widziałem, że one jakichś facetów brały, takich sprzątaczy, i otwierali te kabiny i my się tak śmialiśmy z tego. Nawet chyba mam filmik na Snapie, ale to nie wiem, to mój kolega może ma. No i dostałem za to uwagę. Dobrze, a jeśli miałbym zapytać cię jeszcze o jedną rzecz. A drogie dziecko, a jakich ty youtuberów oglądasz i słuchasz? Ja tam. Dobrze, a z tej gorszej strony mocy? Wiesz, że jesteś bogaty, kogo jeszcze? I pieniądze liczysz na wagę. Prawie 4 kg tutaj. O nie. Ale youtuberów mówię, o takich, co nagrywają filmiki, a nie raperów. Wojan, Palion. Tak, to jest ty. Laki, ty, Vito i Bella. Okej. Okay, ale okay. Skład. W takim gronie jesteś, Jabczan, zaszczytnym? To z ten, jak to się mówi, z Bogiem, nie? Czekajcie, bo ja puszczę jeszcze Jabczan Zigolot. Jabczan X Hokus Pokus? Czy to nie to? Czy ministraci są bezpieczni na zachrystii? Na pewno nie w naszej parafii. Dobra, a tym gościem kończymy. Boże święty, co my odpierdoliliśmy dzisiaj? Nie, nie spodziewałem się. To na chuj, pójdę sam zobaczymy jak to jest. No chyba stary, w niedzielę to chyba się widzimy kurwa w kościele gdzieś w Warszawie. Trzeba się wyspowiadać z tego. Nie no, ale czy zrobiliśmy coś złego? Właśnie, może ci ludzie nie mogli pójść do normalnego kościoła. Chcieliśmy im dać chociaż, wiesz, kawałek tego, co mogli tam mogą nam doświadczyć. No ten chłopak czyta to, nie czyta takim głosem, takim... No tak normalnie czytał, oni w kościelach czytają, tak śpiewają prawie. Tajemnica wiary. Ten tak śpiewa, to jest autentycznie, no. Dobra, widzę, dzięki za dzisiaj, widzimy się w niedzielę o 20. Papa, widzowie, zapraszam do Lukiego. Oh, mama, oh, mama.